Dzisiaj po raz 14 już mam przyjemność spotykać się z najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta, dziećmi, które się urodziły w przeciągu ostatniego roku. Znów około 20 młodych dzierżoniowianek i dzierżoniowian dzisiaj przywitamy, ale też jest okazja, żeby spotkać się chwilkę z rodzicami, z dziadkami, powiedzieć, jakie są możliwości wychowywania, rozwoju, edukacji dzieciaków właśnie w naszym mieście. A poza tym to jest miłe spotkanie, bo też robimy sobie wspólne zdjęcia. Myślę, że te zdjęcia są później pamiątką właśnie dla dzieci. Ja powiem, już jestem burmistrzem 9 lat i przychodzą nieraz do mnie teraz już ze szkół dzieci, które mówią, bo ja nie pamiętam, ale rodzice mi mówili, że 8-7 lat temu byliśmy na przywitaniu u pana burmistrza, teraz już są właśnie takie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, więc jest to bardzo miłe, bardzo się cieszę, że z dobrym to się oddźwiękiem tutaj właśnie szczególnie rodziców, dziadków spotyka w Dzierżoniowej i na pewno będziemy kontynuowali te spotkania. Demografia jest, ja już to powtarzam, chyba na każdym spotkaniu dosyć taka nieubłagalna i jeżeli burmistrzowie, radni gminy nie będą robiły ukłonów w kierunku właśnie młodych ludzi, żeby zachęcić ich do pozostania w miastach, bo to przeważnie są osoby, które wyjeżdżają na studia i rzadko kiedy wracają tutaj właśnie do swoich rodzinnych miejscowości, takich jak Dzierżoniów, ale dając różne możliwości, czy to mieszkania, czy to właśnie opiekę, czy to ofertę sportową, kulturalną, na pewno część tych ludzi można przekonać do tego, żeby wrócić do, w naszym przypadku do Dzierżoniowa i tutaj wiązać swoją przyszłość chociażby też z tymi najmłodszymi dzieciakami, bo oni nas zastąpią niedługo kiedyś i warto właśnie, żeby jak największa ilość tych lokalnych mieszkańców została u nas. Oczywiście przedszkola, żłobki, przedszkola, szkoły, później oczywiście są studentami i jak wracają, to jest wielka radość, bo te 20-25 lat szybko mija. Oczywiście większość niestety już wyjeżdżając do Wrocławia, Poznania, Warszawy czy Krakowa na studia tam pozostaje, bo to są ośrodki takie, które zawsze drenują te najzdolniejsze osoby właśnie z regionów mniejszych, ale też zauważam, że część pozostaje. No mamy strefę ekonomiczną, na której również potrzebne są osoby o wysokiej specjalizacji, czy to inżynierowie, czy to ekonomiści, czy prawnicy i wiem, że część właśnie wraca, przyjeżdża, czy wręcz są napływowymi naszymi mieszkańcami, bo jest oferta i mieszkaniowa, jeżeli chodzi o TBS, czy tam zakup lokalu, czy wynajem takiego lokalu. I jeżeli ta osoba, tak powiem, zadomowi się tutaj, to na pewno będzie też takim dodatkowym elementem rozwoju naszego miasta. Życzę radości, żeby właśnie były kochane te dzieci, bo to jest najważniejsze. No, widzimy różne tragedie, jakie się dzieją na świecie, więc mam nadzieję, że tutaj dzieci w Dzierżoniowie, na Dolnym Śląsku, w Polsce są szczęśliwe w większości. Oczywiście nie mówię tutaj o jakichś sytuacjach takich patologicznych czy związanych z innymi nieprawidłowościami. Dlatego życzę zdrowia, spokoju, radości, miłości rodziców, dziadków, tak żeby ten pierwszy okres życia upłynął w bardzo miłej, przyjaznej atmosferze. No i żeby faktycznie dzieciaki później dorastając były dumne i szczęśliwe, że mieszkają w Dzierżoniowie.